Onetranowie, Marcin Zawada, ponownie witam Państwa, a z nami w studiu Sylwia Hutnik, znana pisarka, znana też feministka, o czym również będziemy mówić, chociaż zaczniemy od najnowszej książki. To zbiór opowiadań Dean Toyra, czasami największą zemstą jest po prostu przeżyć. Zanim o tym, co wewnątrz, to o tym, co na zewnątrz. Okładka. Młoda, wydaje się, sympatyczna dziewczyna, delikatny uśmiech na twarzy, no i strzela z łuku. Czyli... Nie jest to strzał Amora, jak sądzę. Dzień dobry. Tak, to jest okładka, która oczywiście ma trochę być związana z tematyką zbioru opowiadań, to oczywiste, ale z drugiej strony myślę, że jest komunikatem samym w sobie. Co prawda ta bohaterka znajduje się gdzieś na plaży, więc sytuacja jest taka letnia, sympatyczna, ale gdzieś ona strzela. I jestem ciekawa, gdzie, czy w stronę patriarchatu, czy osobistego wroga. Zemsta. W tej książce jest ona obecna, chociaż jest to inna zemsta niż ta, do których nas pani w swoich książkach przyzwyczaiła. To nie są cwaniary, to jest zupełnie inny rodzaj zemsty. To jest bardziej taka subtelna zemsta. Zbiór opowiadań i też jedna sztuka, o której też jeszcze powiemy. Która z tych historii jest... pani zdaniem najważniejszą? Jest taka jedna, która się wybija, bo historie są bardzo różne. Za chwilę powiem o swoich odczuciach, ale jestem ciekaw, jaka jest myśl autorki. To trochę pytanie, które dziecko kocham najbardziej. Ale oczywiście z każdym z tych tekstów łączy się jakaś osobista historia. Pamiętam też dokładnie, kiedy te teksty powstawały. Dla przykładu jeden z nich powstawał na początku pandemii, przy pierwszym lockdownie, więc te emocje gdzieś tam w tym tekście są nadal obecne. I kiedy sięgałam do niego teraz, przygotowując ten zbiór, to jakoś skonstatowałam, że już nie pamiętam tego. Znaczy nie pamiętamy pandemii, nie pamiętamy tego lęku, zwłaszcza na początku. Przyszło, więc zaczęły się inne lęki. Znaczy jesteśmy przebodźcowani, co chwila jest coś innego. Więc to jest taki trochę zapis tamtych czasów. No ale oczywiście są też opowiadania, które powstawały specjalnie do tego tomu. I są to opowiadania, które w dużej mierze łączy właśnie zemsta, ale tak jak pan powiedział, nie do końca jest to oczywiste. Czasami zemstą właśnie jest to, żeby przeżyć i żyć na własnych zasadach. Chociaż pokazywanie tego życia też nie jest łatwe w tych opowiadaniach. Przykład choćby pana Wacława, jeśli dobrze pamiętam imię tego autora, człowiek, któremu umiera żona, no i on, nie wiem, czy zakochuje się, to jest dobre słowo, ale żyje w bardzo bliskiej relacji z gumową lalką. Pan jest właścicielem sekshopu, wszystko brzmi dość abstrakcyjnie, ale to naprawdę smutna historia, pokazująca też taką samotność i pustkę tych ludzi. Chociaż dla mnie najbardziej niespodziewaną historią była ta o influencerce, która, no to jest bardzo taka współczesna historia, influencerzy, wiadomo, i ona zaczyna też myśleć o freakfightach. Jeszcze bardziej coś współczesnego. No bardzo mocno pani wchodzi w tę naszą współczesność. Tak. Myślę, że jedną z inspiracji do napisania tego opowiadania były różnego rodzaju raporty czy sondaże, kim w przyszłości chcą zostać małe dziewczynki. No i nie jest to prezydentka ani naukowczyni, tylko właśnie influencerka. Oczywiście możemy się z tego nabijać i myśleć o tym, och, do czego zmierza ten świat, ale fakt jest taki, że patrząc na zarobki przynajmniej tych bardziej znanych osób, doskonale jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego dziewczynki chcą właśnie zostać osobami, które pokazują produkty na Instagramie. No a freakfighty, no cóż, no cóż można o nich powiedzieć. Dla mnie w dużej mierze, zwłaszcza te między dziewczynami, są jakimś takim podtrzymaniem stereotypu kobiet, które tłuką się w kisielu i między sobą knują po to, aby, nie wiem, podstawiać sobie nogę. A ja jednak jestem z tej branży siostrzeńskiej, więc niekoniecznie dobrze znoszę tego typu napięcia między kobietami. Chociaż boks pani też trenowała swego czasu. No, tak, owszem, ale sporty walki różnią się od freakfightów. Chciałabym to podkreślić. W ogromnym stopniu. Teraz jestem zwolennikiem sportu freakfightów. Tak. Raczej jednak nie. W tej książce odnajdziemy portrety współczesnych bohaterów. No jak już kilka tych osób wymieniliśmy. Oni nie potrafią się odnaleźć w tej współczesności. I też w dużej mierze o tym jest, moim zdaniem, jako odbiorcy, ten zbiór opowiadań, no bo też i my nie potrafimy się w tej współczesności w dużej mierze odnaleźć. To jest książka
realistyczna, ale tak jak pani powiedziałem przed anteną, to jest taki realizm, który tak gdzieś ten pół metra, metr unosi się nad ziemią. Tak, ja za każdym razem, kiedy obiecuję sobie, że będzie to realistyczna opowieść, opowiadanie czy dłuższy tekst, to prędzej czy później gdzieś odlatuję w stronę drugiej strony lustra, jak Alicja, ale też mam wrażenie, że tak wygląda czasem życie. I ta wyobraźnia pisarska daje mi możliwość przejścia w inne światy, w inne poziomy, ale oczywiście też bardzo mocno trzymam się tej rzeczywistości, która, jak ustaliliśmy, wcale nie jest jakaś taka różowa. Z drugiej zaś strony mam poczucie, że bohaterowie i bohaterki próbują mimo wszystko gdzieś znaleźć się w tym. To jest oczywiście jakiś takie, no, taki moment rozkojarzenia w współczesności, moment takiego jakby zadawania sobie pytania, w którą stronę idziemy, ale mam poczucie, że jest to uczucie takie właśnie, czy doświadczenie niezależne od tego, o której dekadzie mówimy, i część zresztą z tych opowiadań nie dzieje się tutaj teraz, to jest jakiś wspólny mianownik tych osób, które z różnych względów nie potrafią znaleźć się w rzeczywistości, jakokolwiek ona by była. Wspomniała pani, w którą stronę idziemy. To w którą stronę dziś idziemy? Przechodzę już do praw kobiet. Też bardzo mocny tekst w tym zbiorze jest Gwałt głosy. Mm. To jest zbiór rozmów, wywiadów z 30 kobietami, które były ofiarami przemocy seksualnej. To jest podstawa do sztuki teatralnej. Bardzo mocny tekst. Polecam go państwu. W którą stronę my dziś idziemy generalnie z prawami kobiet? No bo dużo mówi się o tych prawach kobiet, dużo mówi się o potrzebie zmian. No i dużo z tych słów w sferze słów tylko pozostaje, a nie w sferze czynów. W Polsce idziemy notorycznie do ściany. Przykładem są ostatnie obrady Sejmu i sytuacja, w której po raz kolejny aborcja i prawa reprodukcyjne idą na jakieś wieczne nigdy. Pod hasłem "to jeszcze nie jest czas, miłe panie". Mam też poczucie, że to dojście do ściany wynika z faktu, że przez wiele lat, właściwie można powiedzieć w Polsce od 93 roku, kiedy wszedł tak zwany kompromis aborcyjny, organizacje feministyczne i kobiece robią raporty, statystyki, tłumaczą, mówią, jak panie w przedszkolu biorą za rączkę, patrząc w oczy i mówią dlaczego prawa reprodukcyjne są ważne dla kobiet. I politycy i polityczki, niezależnie od tego, z której partii, doskonale to wiedzą. To nie jest jakiś moment, w którym trzeba jeszcze bardziej ich edukować. Ale mimo wszystko cały czas odkładają prawa kobiet na wieczne nigdy, dając jednocześnie do zrozumienia, że nie są to na tyle poważne i ważne tematy, żeby się nimi zająć aktualnie. Co oczywiście jest elementem strachu. Ma pani żal do polityków? Totalny, absolutnie. Niezależnie od tego, czy jest to prawa, czy lewa strona, czy ta trzecia droga i środkowa, uważam, że to jest skandal. Po pierwsze dlatego, że dzięki strajkowi kobiet i kobietom PiS odszedł od władzy. Wykazały to sondaże dotyczące tego, na co zwracali uwagę ludzie głosujący na wtedy opozycję. To po pierwsze. A po drugie sondaże poparcia dla liberalizacji aborcji, a nawet dekryminalizacji, czyli po prostu legalizowania, pokazują, że społeczeństwo wbrew pozorom jest gotowe. I to od lat czeka i po prostu przebiera nogami, kiedy wreszcie te przepisy się zmienią. Francja ostatnio wpisała aborcję do swojej konstytucji, co było efektem wieloletniej pracy, ale też zmiany świadomości społeczeństwa i emancypacji jego. Ten proces też jest w Polsce. I co ważne, we Francji też posłowie zgromadzeni wokół Marine Le Pen, bardzo prawicowi posłowie, tak, też głosowali za tym, żeby to do konstytucji wpisać. Sondaże, o których pani mówiła, no to właściwie wszystkie sondaże pokazują, że wyborcy koalicji 15 października chcą tej liberalizacji. Tak. Pani jako pisarka patrzy zupełnie innym okiem na rzeczywistość. Jak to zrozumieć, że politycy w każdej sprawie patrzą na sondaże, kierują się w każdej sprawie sondażami, zmieniając swoje poglądy, a w tej sprawie nawet trzecia droga, której wyborcy też chcą liberalizacji tego prawa, ci politycy w te sondaże się nie wsłuchują? Są mizoginami, nie lubią kobiet. Nie chcą ich lubić, chociaż jesteśmy większością również w populacji, to wiedzą, że ignorowanie praw kobiet nie będzie miało swoich reperkusji. My nie przyjedziemy jak rolnicy ciągnikiem i gnojówką ich nie zarzucimy. Jeszcze. Chociaż jeszcze. No, ale marsze były, to marsze też potrafiły kobiet coś zmienić. No tak, ale strajki kobiet, mimo tego, że były bardzo takie, no powiedziałabym, burzliwe i kierowane wkurzeniem wewnętrznym, nie tylko kobiet oczywiście,
to jednak nie były przemocowe. A myślę, że pokazują to różne grupy społeczne i grupy zawodowe. W Polsce jak się nie tupnie nogą, to nic z tego nie będzie. A nawet jeżeli kobiety tupią, to są uważane za histeryczki, że przesadzają, że to tak złość piękności szkodzi. I nie jest nasz głos brany poważnie. I naprawdę uważam, że w XXI wieku, też w Europie, czy będąc jakby w całej siatce Unii Europejskiej, takie traktowanie kobiet jest nie tylko bezczelne, ale po prostu urąga wszelkim standardom europejskim. I dziś kolejny marsz. Dziś panie ze strajku kobiet i nie tylko przejdą przed Pałacu Prezydenckiego, pod Biuro Polski 2050, żeby protestować i w sprawie tabletki Dzień Po, to do Andrzeja Dudy, i w sprawie aborcji, to do Szymona Hołowni. Ale jeszcze do tych kobiet wrócę. Mówię pani, no teraz ktoś nas może słuchać i sobie pomyśli tak, no pani mówi o tych kobietach z tej jednej strony polskiej sceny politycznej, no ale są też inne kobiety, których symbolem w jakiejś mierze w tym życiu publicznym jest chociażby Kaja Godek, no, która też mówi, że przemawia w imieniu kobiet, tak, a ma zupełnie inne poglądy. Ja nie przemawiam w imieniu kobiet, tylko chyba raczej w imieniu sondaży, które pokazują poparcie, i te sondaże nie są prowadzone tylko wśród kobiet, to też chciałabym podkreślić. Zawsze będzie jakiś procent osób, które nie będą w stanie znieść, że kobieta ma prawa do decydowania o sobie, zdaje sobie z tego sprawę, ale naprawdę to już jest ten moment, kiedy ta większość, która chce liberalizacji ustawy albo dekryminalizacji, czyli całkowitego zalegalizowania aborcji, jest na tyle większością i jest na tyle obecna i widoczna, że ignorowanie jej to jest ignorowanie po prostu społeczeństwa. I wierzy pani w to, że w tych najbliższych tygodniach, miesiącach uda się te przepisy zmienić, zliberalizować przepisy dotyczące prawa aborcyjnego w Polsce? Jedna ja mówi, da się, bo nacisk będzie na tyle duży i widoczny, że nie będzie innej możliwości, ale druga ja, pesymistka, patrząca od 93 roku na różne partie, które próbują niczym po prostu gorący kartofel przerzucić aborcję niekoniecznie w swoją stronę, ta druga ja mówi, że się nic nie zmieni. I to jest przerażające. To na koniec, czego dziś, 8 dzień marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, czego pani życzyłaby innym kobietom w Polsce? Żeby mimo wszystko, bo nie chcę zakończyć pesymistycznie, walczyło o siebie i indywidualnie o swoje szczęście, ale też angażowały się politycznie, bo ta polityka angażuje się w ich życie, nie ma innej opcji. Ja również dla pani, dla wszystkich pań, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet i serdecznie polecam Din Toira. Czyli zemsta, chociaż nieco inna niż ta, którą znaliśmy z pani poprzednich książek. Sylwia Hutnik, bardzo dziękuję, że była pani dziś naszym gościem. Dziękuję również państwu. I mówię do zobaczenia. O 21.30 wieczorny program Onetu. Podsumujemy to, co działo się w polskiej polityce w tym tygodniu. A dziać się będzie jeszcze dziś. Jak mówiliśmy dzisiaj, Marsz Kobiet. Będziemy też na tym marszu, pokażemy go państwu i porozmawiamy m.in. z wiceministrem sprawiedliwości. To o zmianach w systemie praworządności w Polsce, ale też zmianach dotyczących aborcji. Polecamy się, 21.30, bądźcie z nami, do zobaczenia.